cały świat jest w szponach diabła. Co by nie było, to każdy chce się wybielić, dać wybielić, pokazać z lepszej strony. No, niektórzy to bezczelnie, bo z impetem, z tupetem weszli. Tak jak firmy na przykład wszelkie, bankowe, pożyczkowe, windykacyjne, które... To co można się słuchać? Podbieracie ludziom. Dobra. Radio to Kerwelem, Rokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Dzisiaj to i matura, proszę Państwa, i wszystko, dzisiaj wszystko się dzieje w naszym radiu. No jest to, dobrze, to. Widzisz. Gdzie Ty to prześlesz? No, gdzie Ty to prześlesz? A to vice versa. Te pliki. No pan też tak samo.
Aiutica, Dio Maria. Udostępni i weź to udostępni. Download. Kwotę. Daj kwotę 15. Dobra. Nie. A Boże. Źle. Proszę Pana, vice versa.
Nie, to musi być jakieś pliki, nie? Menedżer plików. Potem okaże się, że tam wcale nie weszło, wiesz? Menedżer plików. A te narzędzia to tutaj. Także przerwy są tutaj w tym naszym radiu, to FM Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra. Taka cisza, prawda? Jak to złodziej, cichy złodziej, właśnie. Cichy złodziej, no to więc widzicie Państwo. Lindorf jest jak cichy złodziej. To. Postaw się, zastaw się, postaw się, zastaw. A to można byłoby inaczej całkiem zrobić. I tak jak oni, postaw się, zastaw się, postaw się, zastaw. No to po prostu z tego potem nie ma nic. Na przykład dla żony, męża, bliźniego, dla dzieci. Jezus mówi, że taka postawa to szczyt bycia chrześcijaninem. Kiedy oddajesz siebie, jesteś jakby przyjacielem Boga. Przestając z Jezusem, stajesz się do Niego podobnym. On żył dla innych. I do tego zaprasza nas, swoich uczniów. Taka postawa charakteryzuje się gotowością do wyjścia naprzeciw potrzebom. Idę i przynoszę owoc, czyli pełnię wolę Ojca. Bóg chce mi pomagać w tym byciu dla innych. Pomyśl. A ty, dla kogo żyjesz? Dla kogo tracisz swoje życie? Dla kogo jesteś?
Pamiętaj o tym, co mówi Twój Zbawiciel. Życie oddasz na pewno. Od Ciebie jednak zależy, czy dla przyjaciół, czy dla siebie. Na podstawie słowa z dzisiejszej Ewangelii podejmijmy postanowienie. Jedno konkretne postanowienie na dziś, na ten czas, który przed nami. Co postanawiasz, poruszony tym słowem? Słowem, które mówi. Vice versa. To Wam przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali. I nie chowa urazy z powodu jakiegoś zła. Mario, bądź nam przewodniczką. Vice versa. Wesel się, alleluja. Bo ten, któregoś nosi, zasłużyła alleluja. Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja. Módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Mario, alleluja. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś raczył weselić świat przez zmartwychwstanie Syna swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę, Marię Pannę, dostąpili radości życia wiecznego przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek raczy zmarłym dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Bóg zapłać małżeństwo z Podkarpacia. Zapłać Państwu, zapłać wszystkim, którzy wraz z nami trwali na wspólnej modlitwie. Zaatakował marszałka Stanisława Karczewskiego za wypowiedź na temat pomnika katyńskiego. Amerykański polityk na portalu społecznościowym nazwał marszałka Senatu antysemitą, białym nacjonalistą i osobą zaprzeczającą Holokaustowi. Co więcej, według Forofa marszałek antysemitą, to Żydzi chcieli absurdalne słowa burmistrza Jersey to nawiązanie do wypowiedzi marszałka na temat usunięcia pomnika katyńskiego z placu w tym mieście. Sytuacja najlepiej naprawdę jest skandaliczna, bardzo przykra dla nas, tak wówczas sprawę skomentował marszałek. Nie wykluczył też wydania oświadczenia lub uchwały Senatu. Dodał, że temat będzie poruszany podczas kolejnej wybranej konsultacyjnej. To spotkało się z agresywnym atakiem burmistrza. A ci, którzy walczą o swoje, to im się to nie daje. No to więc mówię, że najlepiej jest siedzieć u siebie. Podkreślił profesor Wojciech Wysocki, bo tak, historyk. W sprawie pomnika katyńskiego, gdy padły już takie oskarżenia, na tym etapie powinien zabrać głos władze stanowe, dodał. Jakże mówił, nie wolno ci czynić i robić to, co te narody pogańskie robią, a oni się nie słuchali, czyli że już nie ma tego narodu żydowskiego teokratycznego, tych prawdziwych dzieci Abrahama Żydów, którzy byli słuchali się Boga Jahwe. Skoro oni zabili jego syna Jezusa Chrystusa, to co z tego narodu pozostało? Nic ci. W rozsypce, proszę Państwa. Żydzi są u wszystkich narodów, będziecie prześladowani. Tak? Za to, że zabili Jezusa Chrystusa, ale to nie tylko za to, bo Jezus Chrystus to by jeszcze wybaczył wycierpienie, ale oni go nie rozpoznali i świadomie nie rozpoznali Jezusa Chrystusa, bo oni nie chcieli rozpoznać Jezusa Chrystusa. I świadomie Żydzi nie przyjęli Jezusa Chrystusa. Karczewskiego. Radio w dodatku bezpodstawnie używając słów antysemita, biały nacjonalista zaprzeczający Holokaustowi. Dewaluuje te określenia, wskazano. Francuskie media podkreślają, że projekt przyszłego budżetu Unii Europejskiej może uderzyć po kieszeni Polskę za nieposzanowanie wspólnych reguł i wartości. Gazety z nas chwalą rozwiązanie zaproponowane przez Komisję Europejską, polegające na powiązaniu funduszy z praworządnością. Przypominają podjętą przeciw Polsce w grudniu ubiegłego roku procedurę z artykułu 7 traktatu lizbońskiego. Europoseł Marek Jurek na forum Parlamentu Europejskiego zwrócił ostatnio uwagę, że według traktatu Unię Europejską tworzą państwa przestrzegające zasad rządów prawa. Dodał, że decyzje o ewentualnym uchybieniu prawa mogą podjąć wszystkie państwa na forum Rady Europejskiej. Z kolei o wystąpieniu ryzyka przynajmniej 22 kraje. Komisja Europejska nie ma takich praw. A zatem o co chodzi? Po pierwsze, wydaje się, że mamy do czynienia z próbą pozyskania środków budżetowych kosztem tych państw, których polityka nie podoba się aktualnym, no tym, których kadencja trwa jeszcze rok, władzom Unii Europejskiej. I po drugie, z próbą wykorzystania instrumentów finansowych do presji politycznej. Jedno i drugie jest wręcz zaprzeczeniem zasad demokracji, rządów prawa i władze Unii Europejskiej powinny się z tych gruźb jak najszybciej wycofać. W przyjętym w środę projekcie budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 Komisja Europejska zaproponowała uzależnienie wypłaty funduszy od
przestrzegania zasad rządów prawa. A oni jeszcze go ścigają. Tutaj też było do Przybyłowicza, proszę Państwa, gościłam Przybyłowicza, a to firma Lindor, bo oni ktoś nie firma Lindor, tylko ktoś inny dał mu jakąś pożyczkę, 890 czy coś. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. W kościele wspominamy tego dnia świętego Floriana, rzymskiego legionisty, który jest patronem już Straży Pożarnej. Już pobierają dane internetowe, no to jest to bezprawie i nie będzie można cyfrowo podbierać danych internetowych i żądać od kogoś, żeby ktoś zapłacił coś, a oni będą mieli jakieś profity. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński wziął udział w Warszawie nie w obradach Dnia Strażaka Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Szef MSWiA dziękował im za gotowość do działań ratowniczych. Jednocześnie poinformował o zwiększeniu nakładów na działalność ochotników. Jest on, na przykład, w roku 2018 tak, OSP z ramienia czy z funduszy budżetowych popłynie ponad 137 milionów. Wiesława od 2015 roku do natychmiastowej zapłaty należności z tytułu umowy Oczekujemy spłaty zobowiązania do prokuratora generalnego w sprawie znieważenia ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja. Środowiska lewackie i feministyczne przypuściły po raz kolejny atak na redemptorystę. Przeciwną rozgłośni w Toruniu odbyła się wczoraj pikieta. W trakcie protestu nie zabrakło inwektyw pod adresem ojca Tadeusza Rydzyka. Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami Przemocą złożył doniesienie do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro. Przedstawiciele komitetu zwracają uwagę, że uczestnicy pikiety naruszyli artykuł 256 i artykuł 216 Kodeksu Karnego. To nie może być tak, że przychodzi grupa pikietujących, obraża wielokrotnie bardzo mocnymi słowami ojca Tadeusza Rydzyka, ale również obraża Radio Maryja. Tym kobietom się wydaje, że mogą to robić. No ale na szczęście ojca Rydzyka broni prawo polskie, które wyraźnie mówi, raz, że nie można znieważać człowieka, no ale w tym momencie znieważyło się Kościół katolicki. Przewodniczący komitetu Ryszard Nowak. Warto także zaznaczyć, że podczas manifestacji doszło do profanacji. Jeden z uczestników przebrany w komrze trzymał rysunek damskich narządów rozrodczych. Obok niego ubrana na czarno kobieta niosła z kolei krzyż. W kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na południowym wschodzie i wschodzie wzrastające do dużego i tam przelotny deszcz, a na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie burze. Temperatura od 16 stopni miejscami na północy i zachodzie do około 20 w centrum i 26-27 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej na wybrzeżu od 12 do 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północny, w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali, ciśnienie będzie rosło. Prognozą pogody kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Już dziś kolejny odcinek Westerplatte Młodych poświęcony przygotowaniom do Światowych Dni Młodzieży Panama 2019. Temat: Oto ja, zaufaj mi. Goście programu: członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodych. Pamiętajcie, dziś godzina 18.15, telewizja Trwam. Zapraszamy również do audycji Czas Wzrastania w Radio Maryja o godzinie 21.30. Nie może Was zabraknąć. Na antenie Radia Maryja zapraszamy na spotkania z Biblią.
Ewangelia według świętego Jana. Spory w czasie święta. I to wszystko z Wrocławia, Państwo zobaczą. Czy to Lindor? Uczył. Wszystko z Wrocławia. Żydzi zdumiewali się, mówiąc, w jaki sposób zna on pisma, skoro się nie uczył. Odpowiedział im Jezus, mówiąc: no jak to się nie uczył, a w szkole podstawowej to co? Moja nauka nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. Jeśli kto chce pełnić Jego wolę, pozna, czy nauka ta jest od Boga, czy też ja mówię od siebie samego. Kto mówi we własnym imieniu, ten szuka własnej chwały. Kto zaś szuka chwały tego, który go posłał, ten godzien jest wiary i nie ma w nim nieprawości. Czyż Mojżesz nie dał wam prawa? A przecież nikt z was nie zachowuje prawa. Bo czemuż usiłujecie mnie zabić? Tłum odpowiedział: jesteś opętany przez złego ducha. Usiłujecie mnie Którzy zabić? Usiłujecie zabić? No, Żydzi zabili Jezusa Chrystusa. Rzekł do nich: sramotna była to Dokonałem tylko jednego czynu, a wszyscy jesteście zdziwieni. Oto Mojżesz dał wam obrzezanie, ale nie pochodzi ono od Mojżesza, lecz od przodków. I wy w szabat obrzezujecie człowieka. Jeżeli człowiek może przyjmować obrzezanie nawet w szabat, aby nie przekroczono prawa mojżeszowego, to dlaczego złościcie się na mnie, że w szabat uzdrowiłem całego człowieka? Nie sądźcie z zewnętrznych pozorów, lecz wydajcie wyrok sprawiedliwy. Fragment z Ewangelii według świętego Jana czytali pani Halina Łamonarska i pan Marek Brałat. Gdy drogi pomyli losły. Także proszę Państwa, radio to KFM Euro Conchita, Barbie Baby Landstrum Extra jest bardzo nastrojowe, jest bardzo pozytywne, wszystkich ludzi kocha i więcej damy zapaszków, proszę Państwa, to będzie akurat. Radio Kręcina. Dajmy więcej zapaszków. Głos wśród rolników na temat ustawy dotyczącej pomocy przy zbiorach.
przepisy przegłosowane przez parlament wprowadzają nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej oraz państwo gwarantowało pomoc i tu i tam i państwo zawsze zawodziło. Między innymi też, gdy była ochrona osób niepełnosprawnych, to mamy tutaj z tego polskich rządów, żeby w tych postanowieniach, jak oni tu 3-4 kartki odpowiedzi wysłali, dzieląc głos na czworo, to wiadomo, że to jest żydowstwo, piszą tak. Skarżący rości sobie obecnie prawo do przebywania w lokalu tu na czasie, wskazując na status osoby niepełnosprawnej, czyli oni po prostu lekceważą tę osobę i jej niepełnosprawność i całą sprawę lekceważą, tym jednym zdaniem. W ocenie sądu skarżący, i tutaj pozytywnie, w ocenie sądu skarżący może dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu cywilnym, czyli ubiegać się o przywrócenie posiadania lokalu. Przepraszam bardzo, będzie musiał ponosić dodatkowe koszty tylko dlatego, żeby walczyć o własne prawa. Jeżeli to było z punktu widzenia wejścia nagłego do mieszkania tymi linia zamku, że rzeczniczka praw osób niepełnosprawnych powiedziała tak. Pomnik to jest pomnik. Pomnik to nie będzie. Tutaj też komuniści pomylili się i cerkiew zburzyli. Aleksandrowską w Warszawie i pomnik Dzierżyńskiego na Placu Bankowym zburzyli. No ludzie burzą, bo są głupi, a potem się zastanawią, a po co myśmy to burzyli? Po co myśmy burzyli? Ludzie zmanipulowali, doprowadzili chłopczyka do śmierci. A tutaj to samo. Tutaj jest to samo. Ordynariusz diecezji Trochiczyńskiej. Natomiast uchomili je wygłosić. I tutaj postanowienie, proszę Państwa, strony polskiej, nawet nie było prokuratora. Sąd rejonowy na Warszawie, Kraki Południe, w Warszawie trzeci widział kartę w składzie przewodniczący Justyna Kucharska, Monika Pogoszewska, protokolan, no to wszyscy przecież wiedzą, że ktoś musi nie pisać, bez udziału prokuratora. A to było w sprawie pani prokurator z Kamiennej, która umorzyła postępowanie, bo jej nic robić się nie chciało. A jeszcze jak religia się zgłosiła, ona się boi używać 28 maja w parafii pod zgłosiła się do pani prokurator, a pani prokurator no, w sprawie pomocy jako świadek. A pani prokurator powiedziała, że to nie jest pani sprawa i zadatki pomocy. No ta prokurator jest z prokuratury z Kamieńskiej 14, Kamiennej 14, tam niedaleko Szwedzkiej, gdzieś tam Kornolchowy byli, pilnowali jakiegoś panów poziomu standardów. A teraz ani świadków Jehowy nie ma, bo tam nie ma sali królestwa na Szwecji. Nie ma komu pilnować standardów ludzkich. A i tak wiedzą, że na psy wszystko, na psy. No. Także Radio Maria mówiło, że prokuraturę do kultury doprowadzić, sądy do kultury, ale to trzeba powywalać, bo to przecież wiesz, stara baba, Żydówa jakaś, przecież jej no, naprowadzić już się nie da, bo oni mają twardy żydowski kart. To przecież ja tego nie wymyśliłam, tak mówi Biblia. Twardy żydowski kart, Jezus powiedział, Jeruzalem, Jeruzalem, które kamienujesz proroków, którzy do ciebie byli posłani. Jak kokosz chciałem ciebie zgromadzić, nie dałeś się. Dlatego ten dom wasz, wam pusty zostanie. No to skoro Jezus mówił do Żydów, Jezus mówił do Żydów jako Żyd, no to nie mamy co do tego żadnych wątpliwości, tak po prostu było i tak jest i się powiela, że ludzie źli, też tak samo jak Żydzi kiedyś, też postępują źle, bo też idą do pogan, też przejmują zwyczaje pogańskie, które się Bogu nie podobają i nigdy jakoś tak nie chcieli robić to, co było wymogiem Jahwe, czego ojciec chciał. No bo jeżeli dziecko, którego ojciec bierze na kolana i przytula je, jeżeli to dziecko
robi pop swajo, czort swajo, to do czego to, do czego dochodzi to to, do czego to to dochodzi to to? Jak skutecznie temu zaradzić? Wspomniany Benzinger uznał, że najlepszym panaceum na ten problem. Dobrze, mamy tutaj, proszę Państwa, też z firmy Lindo, Wrocław, 17 rok, 30 czerwca, no to jakby jeszcze trochę będzie rok. Wisław Przybyłowicz też tutaj wezwał mnie do zapłaty. Koniec. Jak przekonywał wówczas Benzinger, Wisław Przybyłowicz. Wyzwanie zapłaty. Trzeba się zapłacić. No. Radio Koncina. Początkowo pojęciem polskie obozy koncentracyjne zaczęły posługiwać się opiniotwórcze niemieckie media. Dość szybko jednak termin ten został wyeksportowany przez Niemcy. Nie widział, to jest firma Linda. Tak. Także proszę Państwa, jest do czarnego PR-u, nawet tutaj te babki, one kręcą, że jak Państwo nie będziecie rady płacić, to Państwo będziecie mieli złą opinię, a przecież ludzie wcale nie muszą iść do takto finanse, bo tych pożyczek i tych firm narobiło się tyle, że ludzie wcale nie muszą iść do takto finanse, bo oni myśleli, że jak zrobią takie błędne koło BIK żydowskie, to ta się pochwali tutaj, to wszyscy będą widzieć. To ta się pochwali tutaj, to wszyscy będą wiedzieć. Czyli widzicie Państwo, jak oni odchodzą od tych starych zwyczajów żydowskich, bo tam było, że niech nie wie lewica, co czyni prawica. Niech nie wie lewica, co czyni prawica. A tutaj wszyscy wszystko wiedzą. Jak na wsi, proszę Państwa, jeden palcem kiwnie, to drugi to samo, trzeci to samo, czwarty to samo. Czyli to nie są świadkowie Jehowy, to nie są mormoni. To nie są prawosławni, to nie są ewangelici, to nie są żadni tam święci ludzie, tylko ludzie, którzy są wyzuci z wiary, ateiści, na pół ateiści. Ateiści, którzy w nic nie wierzą, w nic nie wierzą. Gdzie nadają nasze radio. To KFM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Landstrom, Ekstra. I proszę już być z nami. Proszę z nami pozostać, gdy nasze radio Koncita nadaje. To KFM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Landstrom, Ekstra. Doktor się to zasypał, myśląc, czy zna przygotowany przez pana doktora Leszka Pietrzaka. Żydostwo się będzie dzieliło włos na czworo. Włos na czworo. Radio Koncita, TOK FM, Euro, Koncita, Barbie Baby, Landstrom, Ekstra. Z kolei Tadeusz Zysk, kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Poznania w Polskim Radiu 24, powiedział, że jeśli zostanie wybrany, będzie starał się przywrócić miastu dawną świetność.
Dwa, nurt, dwie nogi, to jest jedna wielgodnościowa, podnieść porównań z kolan. To jest, ja myślę, po drodze do powstania wielkopolskiego na przygotowanie obchodu. Ach, daj mi langstrum ekstra obrotowy. Odebrali podnieśli te przytury w Polsce. I taka jedna pozostała wielka, to było w roku 1925 koronacja Chrobrego. I mieszka, oczywiście przez arcybiskupa Kniezińskiego, ale wielu historyków poznańskich się przychyla do tego, że prawdopodobnie miało to miejsce w Poznaniu. Tadeusz Syski jest prezesem wydawnictwa Syski Spółka, jednego z największych wydawnictw w Polsce. Zasiada we władzach poznańskich struktur akademickiego klubu obywatelskiego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Polskie Radio 24. Południe. 30 lat temu, 4 maja 1978 roku, zmarł generał Jan Mazurkiewicz, pseudonim Radosław, szef Gedyma, generał Jan, konspiracyjny żołnierz Powstania Warszawskiego, dowódca zgrupowania Radosław. Pod jego komendą walczyły legendarne bataliony Zośka i Parasol. Zgrupowanie było jedno z najlepszych szkoleń wyposażonych w czasie armii krajowej. W czasie powstania warszawskiego znak bojowy formacji prowadził od boju przez statki i murano w starym miastu wśród niemieckich rzeków i okopów. Po ranach, po latach Jan Mazurkiewicz zapraszam do wysłuchania rozmowy, którą przeprowadziła pani redaktor Anna Wusek z redakcji informacyjnej Radia Maryja z panem ministrem zdrowia, akademikistem Kosiem Szumowskim, oczywiście w temacie dotyczącym sytuacji rodziców opiekunów dzieci niepełnosprawnych. W Sejmie od 18 kwietnia trwa protest rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Rząd przyjął w czwartek projekt ustawy podwyższający rentę socjalną, który realizuje jeden z postulatów protestujących i zapowiedział propozycję dotyczącą dodatku rehabilitacyjnego. Mowa była też o Funduszu Solidarnościowym. Porozumienia jednak nadal brakuje. Dlaczego? Jak pan minister ocenia tę sytuację i co rząd może jeszcze w tej sprawie zrobić? Po jego odezwie ujawniło się około 50 tysięcy żołnierzy. Ponownie aresztowany został w 1949 roku. Torturami próbowano na nim bezskutecznie wymusić zeznania obciążające generała Augusta Wiktorowna Nila. Skazany został na karę dożywotniego więzienia. Na wolność wyszedł w wyniku amnestii w 1956 roku, a rok później został zrehabilitowany. Do końca życia generał Mazurkiewicz czuł powinność pełnienia służby. Mówił o tym w wywiadzie dla Polskiego Radia. Ja wyszedłem z tej szkoły, tak jak wielki marszałek kiedyś mówił, kto chce żołnierskie serca brać, ten musi swoje serce brać. A ja żołnierzowi polskiemu oddałem całe swoje serce od najmłodszych lat. Generał Jan Mazurkiewicz Radosław został pochowany na warszawskim cmentarzu wojskowym na Powązkach. Mazurkiewicz! Teraz Sobi, koniaczka spalinowa z napędem, wyrzutem mocnym i funkcją mielenia za 859. Więc potem i inne produkty, z którymi przygotowania do majówki to tylko chwila. Obi, to bardzo. Oferta ważna do 8 maja nie dłużej niż do rozwiązania zapasów. Familiada! Obudź się, Polsko ma. Nie poddaję Oskara, w 2015 bodajże, zaczął na nią jechać.
Rządząca na Węgrzech partia Fidesz chce zmienić konstytucję. To nie jest
pierwsza próba, tyle że poprzednio się nie udało, ale teraz... No teraz, teraz się uda. Pierwsza próba była podjęta w 2016 roku. Wtedy nie udało się, bo pana posła Macieja Małeckiego, przewodniczącego Sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa. Witam serdecznie i pozdrawiam. Biorąc pod uwagę polityczne korzenie partii Jobbik, partia skrajnie prawicowa, która od samego początku głosiła hasła bardzo bezpieczeństwa energetycznego naszej ojczyzny, a to bezpieczeństwo wynika także od właściwie podejmowanej współpracy z naszymi sąsiadami energetycznymi. To ja mi nie